Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Steins Gate. Jesteśmy w 7 rozdziale i robimy powolutku sobie zakończenie Ferris. Więc jesteś jednym z tych... oddanych typów, co? I spatrzyła na mnie z lodową, czy nie lodową, kawą... mrożoną kawą w dłoni. Byliśmy w laboratorium, które stało się jej drugim domem. Proszę bardzo. Co to miało znaczyć? Siedziałem przed komputerem, szukając danych dotyczących IBM 5100. Już nie wiedziałem, gdzie jest. Więc poszedłem do Yanabayashi Shrine, tego franka, ale tam też to nie było. Zucha obiecała, zdobędzie jeden w jakiś sposób. I dar dla nas z 1975 roku. Bez tego nie mogliśmy schokować CERN, baz danych CERN. Oznaczało, że nie mogliśmy otrzymać odchylenia ponad 1%. Ktoś Mayuri jakby była księżniczką. Ty poszedłeś na nią na stację, żeby się z nią spotkać. Sprawdziłeś jej lunch, a następnie trzymałeś się za rękę, wychodząc z laboratorium. O, Karin, naprawdę trochę Mayuri. Ona musiała powiedzieć Turisu, z wszystkich ludzi. Mary wyglądała tak beztrosko, kiedy napufała policzki takoyaki. Byłem pewien, dosyć pewien, że uśmiechała się nie z powodu mojej miłości, ale przez to, że takoyaki były pyszne. Typowa Mayuri. Ale serio, czy naprawdę musiałeś mówić Turisu? Nie. Yes. O co z tym chodzi? No. Nie nadążam. Jesteście parą, czy co? Chciałem zapytać. Co mi my wyglądamy na parę? Cóż. Suriwa! Jaki rodzaj... w ogóle... łudy ma w swojej głowie ta dziewczyna? Iluzji, Boże, jak mi brakuje jakiegoś dobrego słowa polskiego. Nie jest iluzji, to jest taka... Takie wierzenie w rzeczy, które nie są prawdziwe. Ale jest jakieś ładne słowo na to. Wiesz, Okarin i Mayushi byli przyjaciółmi od maleńkości. Mayushi, naprawdę... Nie wiem, co znaczy dwa ostatnie słowa. Chwały i nało? Ira jest pełno buzią. Co? Więc jesteście parą. O, cóż, oczywiście. Ma! Nikt nie chciałby z własnej woli umawiać się za kawę. O, ktoś tutaj chyba jest zazdrosny. Rozczarowujesz mnie, Christina. Ha? O czym ty mówisz? W końcu pokazałeś swoją prawdziwą naturę. Wiem, jak twoje oczy podniosły się, kiedy tylko usłyszałaś o tym, że to może być romans. Jesteś po prostu ohydną mainstreamową dziewczyną. Na pewno lubisz jeść czekoladę ze swoimi przyjaciółkami i chotać ostatnich romansach celebrytów. Absurd. W laboratorium nie ma potrzeby dla takich... dla tych wszystkich szczeniaczków i kwiatków w twojej głowie. Czuję się dziwnie. Wypróbowałem ten Chani Biu Nonsense raz jeszcze o tym wszystkim, co przeszedłem. Moja niewinność potrwa, jest stresowana na zawsze. Samo ogłoszony szalony naukowcu, szalony Chani Biu. Trochę minęło, odkąd płaciłem się z Turisu w ten sposób. Ale poczułem taką samotność. Po tym, jak nie udawało mi się ratować Mayuri, szukałem pomocy u tej genialnej dziewczyny. Choć jej słowa były ciężkie, ona wspierała mnie i zachęcała mnie do samego końca. Ale teraz wszystko zniknęło. Razem z czasem spędzonym z Suzuką. Dziękuję ci za twoją pomoc, Turisu. Po cichu pokazała mi te takie gratulacje wewnętrzne. Podziękowania, szczere. Chyba Daru tutaj siedzi. A może nie? Skończyłem pisać na klawiaturze X68000 i westchnąłem.
Następnie obróciłem się na licznik odchylenia, który stał na półce. Na czytniku było 0,409431. Co to oznacza? Uniwersum jest jak kawałek włóczki. Nieskończone możliwe linie czasowe istnieją obok siebie, zapętlając się w nieskończoność. Kiedy czynnik pokaże ponad 1%, udało ci się dotrzeć do świata beta. Gdzie uciekniesz z pola przyciągania alfa i dotrzesz do świata beta, to rezultat się zmieni. Trzymaj 1% odchylenia, a ocalisz Shina Mayuri. Wtedy. Więc to znaczy, że jej jeszcze nie uratowałem. Odchylenie pokazywało mniej niż 1%. Czyli ten świat wciąż idzie ku śmierci Mayuri? To niemożliwe. To nie może być możliwe. On myśli, nic nie stało się wczoraj. Mayuri tutaj była, bezpieczna. Więc nic się z nią nie stało. Nie stanie. Chcę w to wierzyć, ale zwątpienie w moim sercu rosło. Grube i czarne. Nie mogłem myśleć właściwie o niczym innym. Nieważne jak mocno się na nią patrzyłem, liczba na liczniku nie zmieniała się nawet o trochę. Póki co, licznik Steinera aktywował się tylko po tym, jak wysyłałem d-maila. A co z momentem, kiedy robię time leapa? Zakręty w głowie, które czuję, kiedy skaczę w czasie, mogą być spowodowane czytnikiem Steinera. A może to jest tylko efekt uboczny przeniesienia danych? Nie mogę tego wiedzieć. Tak siak, przygotowałem się na najgorsze. Stawiłem już licznik Time Leap Machine, żeby wysłał moje wspomnienia 3 rodziny w przeszłość. I z pomocą udaru znalazłem pilot do 402-calowego CRT-ka na dole. Nasz poprzedni Phone Wave, nazwa może ulec zmianie, nasze poprzednie eksperymenty z Phone Wave zrobiły dziurę w podłodze. Oj, doczytałem. Zamiast naprawić dziurę, powiększyłem ją. 402-calowy CRT jest tuż pod dziurą. Więc jeżeli wskażę pilotem w dziurę i nacisnę przycisk włączenia, telewizor się włączy. 200 IQ. Teraz teraz, kiedy coś się zepsuje, mogę skakać właściwie w chwilę. Nazwę też Future Gadget numer 4, Mode Snake, w dłoni, na wszelki wypadek. Okabe. Okabe? Rizzo weszła do pracowni. Time Leap Machine'no jikken wa shinai nja nakatta no? Nie powiedziałeś, że nie idziemy eksperymentować z Time Leap Machine? Moshimo no taki no tame da. To jest tylko na wszelki wypadek. Moshimo? Na wypadek czego? Nie chciałem na to odpowiadać. Dalej modliłem się, żeby moje strachy nie były zrealizowane. W porządku, wszystko będzie okej. Okay. Nie zaatakowali wczoraj, więc nie zaatakują dzisiaj. Przynajmniej zmieniliśmy przeznaczenie Mayuri, ale wciąż nie mogłem przestać się modlić. Proszę, niech Mayuri będzie bezpieczna. Proszę, niech nic jej się nie stanie. Moje modlitwy pozostały bez odpowiedzi. Drzwi się otworzyły. Tylko dzień. Wszystko zmieniło się tylko dzień. 5 mężczyzn wpadło do laboratorium. Rozpoznałem ich. Roundersi. Wycelowali w nas. Zamarłem. Poczułem rozpacz. Moje najgorsze strachy. Ale teraz nie Suzuki, która wejdzie i nas uratuje. Stały się prawdziwe. Stało się dokładnie tak jak wcześniej. Tym razem nie było Suzuki, która mogła nas uratować. Łapę do góry. Niech się rusza. Nawet słowa ciemnoskórego mężczyzny były takie same. W końcu usłyszałem nieprzyjemne uderzenia obcasami po korytarzu. Moeka-san? Zabieram maszynę do podróży w czasie.
Zdusiłem swój strach i złapałem Majoriza ramię. Nie ruszaj się! Człon załogi powiedział coś, co wcześniej nie mówił. Macisy Kurisu, Okaberintaro, Hashidaitaru. Wasza trójka pójdzie z nami. Nie możecie stawiać oporu. Idziecie z nami. Nie macie dokąd uciec. Mamy ludzi rozstawionych po całej Akihabarze. Co mam robić? Powiem użyć schowanego Mode Snake'a teraz? Użyć i skoczyć w czasie? Ale Mayuri nie została jeszcze zabita. Jest szansa, że może w tej linii czasowej nie zostanie zabita. Hej, ty! Mężczyzna wskazał na mnie bronią. Moje serce podskoczyło. Zimny pot pojawił się na całym moim ciele. Podziałem ręce do góry. Podniosłem tylko lewą rękę. Co ukrywasz? Muszę tego użyć. Przełknąłem strach i aktywowałem Mode Snake'a. Białym dymem, który wypełnił pokój natychmiastowo, nie dało się nic zobaczyć. Roundersi nie mogą przez to strzelać. Muszę skoczyć w czasie, póki mogę. Złapałem za dłoń Mayuri i wskoczyłem w dym do pracowni. Strzelajcie do nich! Słyszałem dźwięk broni, strzelających za mną. Nagle ramię Mayuri stało się ciężkie. Potknąłem się i wylądowałem na twarzy. Nasze dłonie zostały rozdzielone przez upadek. Zacząłem tak macać okolicę, szukać jej i w końcu znalazłem jej smukłą dłoń. O, Kari. Delikatny szept Mayuri dotarł do moich uszu. Czy została trafiona? Czy ślepy pocisk Roundersa trafił w Mayuri? Boli. Głos Mayuri bardzo szybko zaczął wygasać. Siła znikała z jej palców. Mayuri! Wstawaj! Ale Mayuri nie odpowiedziała. Proszę, Mayuri. Raz jeszcze, nie udało mi się ciebie uratować. Myślałem, że mi się udało, ale myliłem się. Słyszałem, jak zęby zaciskały się w mojej głowie. Przestańcie! Zastrzelajcie we mnie! Słyszałem, jak Kurisu i Daru przyciął, kiedy strzały trwały. Poczułem ostry ból na szczycie mojej głowy. Nacisnąłem na moją dłoń. Przycisnąłem do tego moją dłoń. Była cała mokra we krwi. To bolało, to boli. Czuję się, jakby ktoś przypiłował mi głowę, mi czaszkę. Moich uszach dzwoniło. Zadrżałem. Nie mogłem stać prosto. Muszę podejść do Time Leap Machine. Uścisnąłem ostatni raz dłoń Mayuri. Następnie wciągałem się do pracowni. Nałożyłem słuchawki i włączyłem go. Wskazałem pilotom na dziurę i nacisnąłem zasilanie. Telewizor się włączył. Słyszałem ludzi śmiejących się w ekranie. Cel A, cel C zabezpieczone. Biegnij, Okabe, biegnij! Cholera. Nacisnąłem pięści w frustracji. Maszyna była już aktywna. Zaczął się fenomen wyładowania. Dura zaczęła drżeć. Raz jeszcze. Wróciłem w przeszłość. Ja pierdzielam. Ale koszmar, co? Po prostu niekończący się koszmar. Cofnęliśmy się tylko parę godzin. Świat zadrżał. Następnie zreformował się. Raz jeszcze czułem dziwne drętwienie za moimi oczami. Wybaczcie zawiercenie, ale to się teraz jeszcze zrobił to. Ból u szczytu mojej głowy zniknął. Starłem pod mojego czoła i rozejrzałem się. Nigdzie nie widziałem już Mode Snake'a. Powietrze było czyste. Chris czytała Western jak zawsze. Raczej znaczy, Western, Boże. Zachodnią książkę, jakąś naukową. Western. Mayuri grała w handheld game, jedząc banana. Daru tutaj nie było. Chyba miał gdzieś pójść. Maju. Przeknąłem słowa. Co stanęło?
Okarin, też chcesz banana? Banana taberu? Ja pomachałem dłonią, że nie. Mayuri wychyliła głowę. Zatem wróciła do gry. Usiadłem na sofie i zamknąłem oczy. W jaki sposób? Powstrzymałem chęć krzyknięcia w frustracji. Muszę myśleć. Cudem nasze wspomnienia z Suzuchą. Zmieniłem linię czasową, ale to nie było wystarczające. Odchylenie wciąż pokazywało 0,4%. Jak mam pójść ponad 1%? Ile? Czy spróbuję rozwiązać problem sam, skończy się w ten sam sposób. Muszę to skonsultować z Churisu. Churisu. Lisu, chodź ze mną na chwilę. Co to kiedy gry? Wyprowadzimy ją z laboratorium. Usiedliśmy na ławce przed budynkiem. Wciąż nie było tej rowera Suzuchy. Nanano? O co chodzi? Natasno na maju w cyni obnante. Normalnie nie wypowiadasz mojego imienia. Co za najno? Lisu? Krzywiła twarz w grymasie, słysząc własne słowo. Było dziwne. Proszę, pomóż mi. No, teraz jestem zszokowana. Masaka, nie sądziłem, że usłyszę te słowa od ciebie. Masz gorączkę? Bez żartów. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Jesteś w czasie, prawda? Pokiwałem głową. Jak wiele wiesz. Jak wiele wiem o czym. O tym, że Suzuka była Johnem Taitorem? Mam maila od Mayuri. Okarin, gdzie ty poszedłeś na randkę z Christian? Jestem zazdrosna. Z tego co widzę, ja tutaj mam poprawę w ogóle, jak mam wybierać mniej więcej. Muszę wybrać opcję date. Nie sądziłem, że to może być wybór, ale zobaczę. Ja. Okay. Nasza relacja jest czysto profesjonalna. Jest moją asystentką, nic więcej. A tutaj? Zazdrosna? Chcesz ze mną pójść na randkę? Dobra, odpowiadam tak. Lisu, spojrzał na mnie pusto. Ty do mnie to nie dotarło. Kiedy zapowiedzieliśmy przed odjazdem Suzuchy 9 sierpnia, ona została z nami do 13. Ale efekt został zmieniony przez mój ostatni e-mail. To stało się podczas tych 4 dni w tej linii czasowej. Ty skończyłaś Time Leap Machine? Co? O czym ty gadasz? Skończyłam to wczoraj po całej nocy, po nocce, pamiętasz? Skąd skaczesz? Dzisiaj jest 20 godziny. Ja muszę jeszcze raz to wszystko wytłumaczyć. Mam kolejna maila. Mayuri znowu. O! Jeszcze raz ma... O! Czułam trochę ulgę. Dlaczego? Nigdy nie czułam się tak wcześniej. Mam? Powiedziałem jej o wielu śmierciach Mayuri, o tym, co się stało z Suzuchą i Maeko. Dałem jej też podsumowanie tego, co Suzuha powiedziała mi o strukturze wszechświata. Lisu nie wątpiła w moją historię. Więc właściwie wygrasz, jeżeli odzyskasz IBN 5100. Lisu podsumowała to, co jej powiedziałem. To jest tylko strzał. Ale może powinieneś spojrzeć na to, co powiedziała Amane-san z drugiej strony. Myślisz, że krytyczną zmianą? Krytyczna zmiana będzie miała miejsce, kiedy dostaniesz IBN 5100 i usuniesz dane z baz danych CERN. Ten przypadek jest najprawdopodobniej możliwy do osiągnięcia, kiedy odchylenie osiągnie ponad 1%. Problem jest taki, gdzie jest teraz IBN 5100. Teraz go znalazłeś. To jeżeli twoje wspomnienia są prawdziwe. Jeżeli możesz wrócić do linii czasowej, gdzie to dostałeś, to czy on nie powinien wrócić do ciebie? Rozumiem. Masz rację. IBN 5100 był w laboratorium, a wtedy nagle zniknął. Mówiłeś o tym wcześniej, pamiętam? Myślałam, o Boże, Okabe w końcu straci swoją zdolność, żeby nie odróżniać fantastyki od rzeczywistości.
ukrywać. Ameryka kabreme. O, jesteś taką Amerykanką. Zobacz na myśli. O Boże. O, rozumiem. Christian... To jest... Christian. Christian spojrzała na mnie. In disdain. Miss disdain. Nie znać to słowo. Uczucie, kiedy nie lubisz kogoś lub czegoś, myślisz, że nie zasługuje na twoje zainteresowanie albo szacunek. Gdy tylko te słowa wyszły z moich ust. To okropne. Też tego żałuję. Teraz nie ma czasu na takie słowne. Jest Christina. Pozwól, że podsumuję, żeby upewnić się, że rozumiem to, co powiedziałaś. Zmiany, które zrobiliśmy w linii czasowej, wszystkie e-maile, które wysłaliśmy, muszą być odwrócone. To zwróci linię czasową do momentu, kiedy znalazłem IBM 5100 w kaplicy Yanabayashi. To, co doświadczyłem do tego momentu, byłem pewien, że zniknięcie IBM 5100 z laboratorium nie było powodem kradzieży. W końcu spam w laboratorium. Kiedy ja nie byłem w środku, inny członek labu był. Laboratorium zawsze było przez kogoś okupowane w każdej godzinie dnia. To byłoby niemożliwe, żeby ktoś ukradł ciężki komputer bez zauważenia przez nikogo. To było bardziej logiczne, żeby założyć, że D-Mail spowodował odchylenie z linii czasowej, gdzie znalazłem IBM 5100 w kapliczce Yanabayashi. To jest niesamowite, że tego IBM znaleźliśmy tak przypadkowo. On był tak niesamowicie ważny, a teraz wszystko, co zrobiliśmy, tak sprawia się to, że musimy go jeszcze raz zdobyć. To jest tylko hipoteza. Doszłam do tego wniosku, bazując na twoim wyjaśnieniu. Jeżeli mylisz farty, oszukujesz mnie, albo strzelasz jakimiś historyjkami z palca, ta hipoteza nie zadziała. Moja asystentka w ogóle we mnie nie wierzy. Nie możesz po prostu ślepo iść za tą hipotezą. Możesz mieć jakąś margię z błędu, ale jeżeli będziesz nieostrożny i nie zostawisz sobie wyjścia, nie będziesz miał już kolejnej szansy na ocalenie Mayuri. Widziałem to. Chciałbym zapytać też o opinię Suzuchy, jeżeli by tutaj była, ale w tej linii czasowej ona przepodróżowała do 1975 w nocy 9 sierpnia. Nie było sposobu, żeby z nią pogadać. Dlaczego IBM 5100 zniknął? Który D-mail spowodował jego zniknięcie? Dowiedz się, w ten sposób znajdziesz rozwiązanie. Znaczy nie rozumiem, dlaczego opóźniliśmy śmierć Mayuri o dokładnie 24 godziny. Prawda, to jest interesujące. Bo to jest związane ze zmianą odchylenia. Może być efekt motyla. Jeżeli tak jest, każda najmniejsza zmiana może produkować zupełnie inny rezultat. Jest ważne, żebyś działał dyskretnie. Nie rób niczego nieostrożnego. Twoja śmierć ciekawa jest najgorszą rzeczą, która może się stać. Jest prawdopodobnie jedyną osobą, która może pamiętać po poprzedniej linii czasowej. Jeżeli zginiesz, to Mayuri też zginie. Nie umieraj, okej? Okay? Nie martwisz się chyba o mnie, co? Co? Nie bądź śmieszny. Dlaczego miałbym się martwić? Nie martwisz się ciebie, okej? Okay? Nie zrozum mnie źle. Po prostu nie chcę stracić... To tyle. Tak. Twój mózg zbiera wspomnienia z rozmiennień czasowych i stroku w czasie. To bardzo cenna próbka, która może zmienić bieg historii neuron nauki. Chcę zbadać twój mózg i dowiedzieć się, co się dzieje. Time machine jest owocem moich badań. I... Uspokój się. Ale się zapętliła. Ulala, chyba ktoś tutaj troszkę się martwi o naszego Okabe Rintaro. Kisu odwróciła się z kwaśnym wyrazem twarzy. Asystentka czasami była trudna, ale... Wziąłem pod uwagę ich hipotezę. Żeby wrócić do świata, gdzie znalazłem IBM 5100 w kaplicy Yanabayashi, musiałem odwołać wszystkie e-maile, które wysłałem. Ta teoria jest... dobra, nie mam właściwie niczego innego.
wróciłem z Darer, była 18.42. Ale to jest jakie, to jest ogromne ryzyko. Wyobraźcie sobie, że on cofnie się. Dimmel nie sprawi, że on się cofnie w czasie. Sprawi tylko, że rzeczywistość do tego czasu zmieni się. Załóżmy, że nawet mam tego IBN-a. Patrzcie, że Kurisu nie będzie próbowała robić time machine. Nie wiadomo, co zrobi Suzuka. Nie wiadomo, co zrobimy my. Nie wiadomo, w jakiej sytuacji się znajdziemy, a już nie będzie kolejnej szansy, żeby zrobić time leap'a z tyłu. Została tylko godzina do rajdu Moeki. Chcemy się skoczyć w czasie raz jeszcze. Do popołudnia 13. Przed tym, jak time leap machine została ukończona. Christina. Spróbuję tego twojego planu. O, super. Wziąłem dłoń Kurisu i mocno ją złapałem. Byłaś wielką pomocą. Przepraszam za moje zachowanie. Nie przepraszaj, Grubku. To jest strasznie niezręczne. A poza tym, nie pamiętam, żebym pomogła ci wcześniej. Jak możesz do tego odpowiadać? Czy ona się mnie denerwuje? Nie rozumiem jej. Chciałabym to zapamiętać. Mogłabym zawsze uścić... dla ciebie uszczypliwa w jakiś sposób. Jesteś naprawdę okropną osobą. No, kto to mówi? Robiąc to, skoczyłem 28 godzin w przeszłość. Ogromne ryzyko jak dla mnie. Ogromniaste. Rok ukończony. Sam w laboratorium, jak zawsze. Mój umysł czuł, jakby ktoś go przedziurawił. Zniosłem ból i sprawdziłem zegarek. 13.47. Kisu prawie skończyła Time Leap Machine, a Mayuri prawie skończyła Costume Lukaku. Powinni skończyć oboje w 10 minut. Wyszedłem z laboratorium i usiadłem na ławce przed Bounty Workshop. Jeszcze raz pomyślę o planie. Odwołanie wszystkich demaili, które zmieniły przyszłość do tego momentu. Oczywiście, to tyczy się też demaili wysłane przez inne osoby niż ja. Szczególnie martwię się o demaile, które uruchomiły czytnik Steinera. Wysłaliśmy ich parę jako eksperymenty, na przykład operacja URT Stadium II, eksperyment z Lotus Seeds. Miały takie demaile. Ale prawdziwym problemem jest to, co inne osoby wysyłały. Mayuri i Kurisu nie wysyłały żadnych e-maili. Daru wysłał był strategię, żeby wygrać Ferris Trap, ale czytnik Steinera nie aktywował się, więc odchylenie musiało się nie zmienić. Pozostały trzy e-maile, z którymi muszę się zająć. Te wysłałem przez Moeke, Lukaku i Ferris. Najbardziej problematyczny jest ten, który wysłała Ferris, który wydaje się być też najnowszy. Nie mam pojęcia, co ona tam napisała, więc nie wiedziałem, jak to usunąć. D-mail Ferris spowodował dramatyczną zmianę w Akibie, gdzie sklepy mołu zniknęły. To jest moja jedyna wskazówka. Jestem jedyną osobą, która pamięta, jak rzeczy wyglądały wcześniej przed zmianą, więc nie dostanę odpowiedzi od Ferris, nawet jeżeli zapytam ją bezpośrednio, ale wciąż. Muszę przynajmniej spróbować. Powinienem się z nią skontaktować. I to jest moment, gdzie jest taka antenka i muszę zareagować. I rzeczywiście, w tym momencie nie wiem, co by się stało, gdybym to nie zrobił. Może w sumie z ciekawości zapisać i zobaczyć. Tutaj sobie zapiszę. Zobaczymy, co się stanie, kiedy nie zadzwonię. Czy drami... Nie, cancel. Drami mimo wszystko każe dzwonić? Najpierw muszę z nią to skonsultować. Spotkanie twarzą w twarz byłoby najlepsze, ale May Queen nie istnieje w tej linii czasowej. To znaczy, że musiałbym ruszyć do jej apartamentów. Powinienem się z nią skontaktować. Co mam się do niej zadzwonić? Aha! Widzę, że gra nam to sama wybrała. A czekajcie, a z ciekawości... Nie, cancel. Load. Ciekawości, co się stanie, jak... Czy ja mogę teraz zadzwonić do niej ręcznie? O nie. Nacisnąłem, czekajcie. Przepraszam. Nie taki był plan. Nie taki był plan. C. Dało się zadzwonić. Usłyszałem dzwonek. Nie łączyło. Cholera.
nacisnąłem przycisk End i otworzyłem mailboxa. Napisałem do Ferris maila. Proszę odpowiedz. To OKB. To ważne, skontaktuj się ze mną. Nie ma czasu. Powiedziała mi to jasno. Wysłałem to. Po chwili siedziałem i patrzyłem się na ekran czekając. Próbowałem już wysłać 3 maile i... Powiem 4-5 razy, ale 30 minut minęło bez żadnej odpowiedzi. Nie mogąc ukryć swojej frustracji, poszedłem w stronę apartamentu Ferris. O proszę. Pojawiłem się przed wysokim budynkiem, cały spocony. Biegłem. Ostatnio biegałem strasznie dużo. Zdałem sobie sprawę, w jak złej formie jestem. Chciałbym ćwiczyć więcej. Kompleks miał automatyczny zamek, więc musiałem zadzwonić interkomem. Słuchajcie, OKB dzwoni, a my kończymy w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jestem ciekaw, co myślicie o całej sytuacji. Ja, według mnie, jesteśmy w takiej o tyle nieciekawej sytuacji, że Moeka wysłała tego maila i potem się dopiero posypało. Przecież wtedy straciliśmy IBN-a. To ona napisała tą maila, że ten IBN zniknął z naszego laboratorium. Tak mi się coś kojarzy, może źle kojarzy, już to było dawno temu. Ale no, taki mam obraz w pamięci. Nie wiem, jeżeli macie swoje teorie, oczywiście bez spoilerów, to zapraszam do dyskusji. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.